gorąco wszystkich witam i muszę wyrazić swoją radość, że macie taką piękną kaplicę. Ja byłem w tym zborze parę lat temu, ale to zupełnie inaczej wszystko wyglądało. To jest pierwsza taka dygresja, a druga jest taka, że nie wiem, jak to się stało, że ja dzisiaj tutaj przyjechałem. Dlatego, że ja wpisałem się w program usługiwania, że właśnie mam tutaj być. A okazuje się, że nie zostało to wprowadzone w program nabożeństw. I siostra tutaj miała być. I tak chciałem sobie usiąść w rzędach, bo to bardzo przyjemnie dla pastora siedzieć sobie troszeczkę odpocząć. Ale uzgodniliśmy tak, że jednak będę miał kazanie. Pięknie, siostrze, dziękuję. Ja się bardzo cieszę i dziękuję, że pastor... Również bardzo mi jest przyjemnie, że organizujecie takie wielkie uroczystości, takie wielkie programy. Ale ja nie wiedziałem specjalnie o tym. Coś tam chyba od brata Mirosława słyszałem, ale nie wiedziałem, jaka jest skala tego, czego to dotyczy. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj przygotowałem kazanie nie o uczestnictwie w wielkich sprawach, ale w uczestnictwie w małych sprawach, w maleńkich. Dlaczego? Bo to nie jest to samo. Jeżeli jest jakaś wielka uroczystość organizowana, no daj Boże, że wszyscy w niej uczestniczyli, ale nieraz mówimy tak. No, czy robimy coś dla Pana Boga? Czy jesteśmy zaangażowani w głoszenie Ewangelii? Mówimy tak. No klaskałem, jak występowali nasi bracia i nasze siostry. No byłem tam. No cieszyłem się z tego. Popieram programy różne. Ale wyobrażam sobie, że Pan Bóg, gdyby tak ze mną rozmawiał, to by powiedział, no dobrze, ale co ty, kochany, zrobiłeś? No ja klaskałem. No to bardzo dobrze, mówi, ale co ty zrobiłeś? I dzisiaj chciałbym z Pisma Świętego przedstawić trzy przykłady, gdzie Pan Bóg mocno podkreślił, że wielkie czyny składają się z małych takich cegiełek. I nie są możliwe jakieś wielkie czyny, tak jak tutaj też podkreślono, bez uczestnictwa wielu i współudziału wielu. Ale też jest bardzo ważne, żebyśmy mieli taką postawę Dawida. Ja nie nakłaniam was do czegoś, co byście nie lubili, ale jestem przekonany, że każdy z nas coś ma w sobie takiego, że no chce coś uczynić dla innych, dla otoczenia, dla dzieci naszych, dla naszej młodzieży. No coś, żeby coś uczynić, coś pożytecznego. Dawid miał taką właśnie postawę i wtedy, gdy już było tak spokojnie w Izraelu, to on sobie usiadł i mówi, a może by mi się udało tak zorganizować to, o czym marzyłem od dawna. Chciałbym, żeby była postawiona świątynia. No to król miał takie marzenia, a każdy z nas może mieć mniejsze, bo ja królem nie jestem, ale mogę mieć jakieś małe marzenia i swój mały udział w dziele dla Boga. Nie ma możliwości, żeby składać tylko deklarację wiary, a nie być zaangażowany w tą sprawę. Jakub to bardzo wyraźnie podkreśla, że jeżeli mówisz, wierzysz, a nie czynisz, to wiara bez uczynków jest taka martwa. Mówi, popatrz na Abrahama.
popatrz na Rahab. Ale dzisiaj i dla młodszych, i dla starszych mam trzy opowiadania z Pisma Świętego. Zanotowane trzy zdarzenia, trzy fakty, które pokazują, że małe sprawy mogą przerodzić się w bardzo znaczące zdarzenia. W II Królewskiej, w czwartym rozdziale, opisane są dzieje Elizeusza, który przemierzał jako sędzia narodu od jednego miasta do drugiego, przyjmował ludzi, rozsądzał, doradzał, pomagał. Doradzał, jak wychowywać, jak kształcić. Doradzał, jak najlepiej służyć Panu Bogu. No takie było zadanie sędziów. To byli nie tylko sędziowie, to byli nauczyciele, to byli przywódcy. I jedna kobieta, która tutaj jest nazwana Szunamitką, widziała Elizeusza, jak ze swoim sługą przechodził. Nie wiemy, czy blisko domu, czy dalej, ale jak go tak widziała, że regularnie przechodził, no to zaczęli go zapraszać na posiłek, na obiad. To jest ważne, jeżeli ktoś tam gdzieś wędruje, a go ktoś zaprosi na obiad. Ja sobie wyobrażam. Więc zapraszała go do spożycia posiłku, ilekroć tam przechodził. To było jedno zdarzenie. Słuchajcie, gościnność na tym polega, że oferujemy nieraz komuś posiłek, jedzonko, a są tacy ludzie, którzy w ogóle nie czują, że komuś w brzuszku burczy, że ktoś jest głodny. Pamiętam, pracowałem cały dzień u adwentystów. Byłem tak głodny, byłem studentem, że no, ja bym wszystko zjadł. Jak mówiliście tutaj o lodówce czy coś takiego, tam na zebrań pastorów mieliśmy. No to ja bym napad zrobił na lodówkę. I wyobraźcie sobie, że wszedłem do kuchni, aż pachniało, były grzanki z serem i dostałem pół kromki. Pół kromki. Jak? Chwała Bogu, że pół kromki. Ten smak czuję do dzisiaj. Ale pół kromki. Od tego czasu przyjęliśmy w naszym domu taką zasadę, że ktokolwiek przychodzi, a widzimy, że jest z dalszych jakichś stron, że może być głodny, zawsze go zapraszamy do jedzenia. Nauczyłem się tego. Powiem wam, że jako pastor byłem w takich domach, w których nigdy przez kilka lat służby nie dostałem jednej kromki chleba. A jak się tak jeździ i nie ma się miejsca, to to jest ważne. Raz dostałem herbatę. A były takie domy, była taka siostra we Wrocławku. Jestem pewien, to było najlepsze dziecko Boże. Nie była adwentystką, była żoną adwentysty. I ona, jak ja tylko przyszedłem, to widziałem z taką troską i z taką radością, z takim umiłowaniem. Ona taka była, że zawsze zatroszczyła się o jedzenie innych. Kto wie, czy coraz więcej nie będzie takich ludzi, którym będzie trzeba pomagać. Czy postanowiłeś w sercu swoim, że będę pomagał? A może przykłady pociągają, może trzeba popatrzeć na Szunamitkę, która jak widziała tylko proroka, to widziała, hej, zapraszam pod mój dach. I zawsze tam było coś do jedzenia. I prorok się najadł, a ona z mężem zaczęła rozmawiać, mówi, a może byśmy mu taki mały pokoik wystawili? Nieduży, mówi. Mały pokoik. Podkreślam to, bo akurat mi to pasuje do całej tej koncepcji. Gdy powiedziała tak do swojego męża.
Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mu mały pokój. I wsadźmy tam, mały pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam do niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Stół, łóżko, krzesło, lampę. Mały pokoik. Ale jak szedł, to mógł się zatrzymać u nich. Mógł sobie odpocząć i nasycić się tą życzliwością Szunamitki i jej męża. Ale Szunamitka miała jeden problem. W owych czasach ten problem to przekreślał w ogóle sens bytu i znaczenie kobiety. Ona nie miała dziecka. I słuchajcie, nie będę rozciągał tego, ale tak rozmawiał prorok ze swoim sługą, mówi: słuchaj, co możemy dla niej uczynić? A sługa Gehazy powiedział: niestety, ona nie ma syna. Ona nie ma syna. I prorok mówi tak: dzięki łasce mocy Bożej za rok będziesz piastowała, pieściła syna, jak u mnie jest tu napisane. To wyobrażam sobie, że aż coś się działo w tej kobiecie. Był syn? Był syn. A jak był w kłopocie, ratował prorok? Ratował prorok. Za mały pokoik, za stół, za krzesło, za łóżko i z lampę. Mieć taką iskierkę, która po domu lata i podskakuje i cieszy się. I całuje swoim mokrym całusem wszystkich. To było coś fantastycznego. Czy Bóg jest inny teraz? Czy On nie zna twoich problemów? Czy nie zna? Czy masz serce takie otwarte, żeby dla innych coś zrobić? Pan Bóg z nieba przygląda się. Puszczaj chleb swój po wodzie, a po wielu dniach go znajdziesz. Ja mam zaszczyt należeć do zboru w Podkowie Leśnej. Zboru, gdzie ludzie sobie pomagają. Mam wielki zaszczyt należeć do tego zboru. I niech tak będzie, i niech tak będzie zawsze. I miejcie otwarte serca na potrzeby innych ludzi. Miejcie otwarte. Nieraz się powtarzam ze swoimi opowiadaniami, może to jest cecha wieku, ale zawsze mam nadzieję, że na przykład połowa tej sali nie słyszała takiej historii, którą ja przeżyłem, i wiem, jak ważne jest takie wzajemne pomaganie sobie. I chciałbym o tym opowiedzieć przy następnej historii. A może tą historią zwieńczymy całe to kazanie. Więc teraz jakaś stawka dla dzieci, które słuchają. I niech zwrócą uwagę, jakie wielkie zdarzenie było dzięki małemu chłopcu, który miał koszyczek. W Ewangelii Jana czytamy o tym, bo w innych Ewangeliach nie jest wspomniane, że to chłopczyk tam miał. Ale w każdym bądź razie był chłopiec zainteresowany kazaniem Jezusa Chrystusa. Musiał mamę uprosić, a mama powiedziała mu: słuchaj, to jak idziesz, to ja ci do koszyczka włożę 5 chlebów i 2 rybki. I przyszedł na kazanie Pana Jezusa Chrystusa. I po całym dniu ktoś przyszedł do niego i spytał się: co masz w koszyczku? On mówi: mam chlebek, 5 chlebków, takich placuszków, racuszków i 2 rybki. I ktoś mu powiedział: to daj to. A on mógł powiedzieć: nie. Mamusia to dała dla mnie. To jest sam raz dla mnie. 5 placuszków, 5 podpomyków i 2 rybki.
To mama dała dla mnie. Ja jestem głodny. Przecież temu chłopakowi nie wydzierali to. Nie ma takiej opcji, żeby mu ten koszyk i szamotnina i wyrwali mu. To nie Pan Jezus i nie apostołowie spytali się, czy dałbyś to Panu Jezusowi? A on musiał powiedzieć tak. Po całym dniu przegłodzenia on oddaje swoje jedzonko. Pan Jezus nie potrzebował dla cudu koszyczka, chleba i rybek. To jest współudział człowieka zawsze w dziele Bożym. I to jest taka proporcja jak 5 chlebów, 2 rybki i jedzenia dla 5000 mężczyzn i kobiet. Ale Pan Bóg pokazuje, że On nas zaprasza do cudów swoich, do swojego głoszenia, do swojej pracy, do swojej misji i dał i na pewno się przyglądał, jak Pan Jezus dzieli i idą te chlebki. On zagląda do tego koszyka, tam zawsze jest i idzie i rybki i nazbierali kosze ułomków. W Duch Proroctwa jest powiedziane, że jak Pan Jezus wszystkim dał, to dopiero na samym końcu On sięgnął i On zjadł z apostołami. Mały koszyczek, małe chlebki, małe rybki, ale coś dał dla Pana Jezusa Chrystusa. A co Ty dałeś? Są tacy ludzie, którzy chcą uczestniczyć tylko w wielkich dziełach, w wielkich wydarzeniach. Ja podkreślam bardzo mocno, że konieczne są wielkie takie wydarzenia, takie chóry, występy, bardzo dobrze. Dlatego, że te małe czyny, one nie są tak nagłaśniane i one są nieraz takie anonimowe. Zresztą tam obowiązuje taka zasada, co czyni prawica, niech nie wie lewica. Ale ktoś musi się dowiedzieć, że jest taki lud, co czeka na Jezusa Chrystusa, tak? Co nazywają się adwentyści? Trzeba to robić. Niech to idzie, niech to się upowszechnia. Ale siła tych zdarzeń uzależniona jest od tych bardzo wielu drobnych czynów. Musimy sobie uzmysłowić, że jeżeli za tym wielkim hasłem nie idzie codzienne życie ludzi, o których się mówi, że to są dobrzy ludzie. Oni wspierają innych. Na adwentystach możesz polegać. Oni się zaangażują. Oni coś dobrego zrobią. Zobaczysz. To wszystko ma iść w parze. To ma iść jedną ławą. Ale apeluję do was. Nie myślcie o tym, żeby w innych krajach. Ja bym chętnie głosił Ewangelię, ale gdzieś w Nigerii. Głosiłbym w Nigerii albo w Indiach, a ponieważ nie jadę do Indii, do Nigerii, to co będę głosił? Twoja Nigeria jest w sąsiednim bloku. Obok, w twoim bloku są Indie. Naprawdę nie myślmy o wielkich czynach, że ja wielkich to tak, ale takie małe to są. Jeden kaznodzieja pytał się osoby ochrzczonej, jaki mój wykład cię najbardziej przekonał? Ta osoba, i to jest prawdziwa historia, odpowiedziała, że wykłady mi się bardzo podobały. Ale jak tu wcześniej przychodziłam, to była taka tutaj siostra, co sprzątała. I ona sobie zawsze ze mną usiadła, posiedziała i taką bratnią duszę, taką miłą w niej poczułam, że widzę, że jak ją Chrystus tak zmienił, to i mnie zmieni. I mówi, w zasadzie to ta siostra sprzątająca tutaj odegrała pierwszą rolę. A wykłady były ważne? No były ważne, bo ona przyszła na wykłady. Ale wszyscy mamy się angażować na tyle, na ile możesz w dzieło. Ten obiekt powstał z mnóstwa małych elementów.
Dzieło Boże składa się z mnóstwa małych elementów. Jak to wszystko jest ukierunkowane i idzie w jedną stronę, to tworzy niesamowitą siłę. Mam tylko 5 chlebów i 2 rybki, ale dam je Jezusowi Chrystusowi. Jaki masz talent? Daj Jezusowi. Niektórzy umieją się tylko uśmiechać, ale się tak fajnie uśmiechają, że aż się chce na nich patrzeć. Jak umiesz się uśmiechać ładnie, jeżeli umiesz powiedzieć dzień dobry, umiesz podać rękę, zaprosić, przygarnąć kogoś, to rób to. To ma wartość, to ma sens. Nie mów, że się nie nadajesz w dziele Pana Jezusa Chrystusa. Każdy musi coś małego uczynić. I to są piękne czyny. Śliczne. Kiedyś Pan Jezus siedział przy skarbonce. Siedział przy skarbonce i przyglądał się, jak ludzie wrzucali pieniążki. Ja się zagapiłem, nie dałem w ogóle daru. Też sobie usmysłowiłem, jak księża odeszła. Ale dary są ważne. Znam taki przypadek, że jedna osoba zemdlała w zborze. I jak ją wynosili, to ona odzyskała przytomność i zawołała córkę. Mówi, ale dary są w mojej torebce. Wyciąg i przekaż. Powiem wam, że my jako Polacy właśnie nie za bardzo rozumiemy tej sprawy. Nie czujemy jej. Ponieważ uczyłem w szkole tam jakiś czas, to zauważyłem, że jak studenci z Ukrainy przyjeżdżali, to zawsze coś przywieźli. Albo to, rozumiesz, glony kiszone w słoiku, albo to chałwę ukraińską. Oni zawsze przyszli i zawsze coś w rękach mieli. Coś drobnego, ale odczuwali taką potrzebę, żeby dać coś. Ja sobie myślę, Boże drogi, rozmawialiśmy tak w naszym gronie. Mówię, popatrzcie, jaką oni mają wdzięczność w sercach swoich. Jakie to jest fajne. A my jako Polacy to od czasu do czasu byśmy komuś pół kropki dali. A to takie? To nam się podoba. To jest taka cecha fajna. Ja się uczę tego. Ja się ciągle w życiu uczę. Jestem bardzo zadowolony. I dziękujemy wam za to, że nas czegoś nauczyliście. Chociaż jesteście w trudnym położeniu. My coś robimy, aleście nas sporo spraw nauczyli. I Pan Jezus też siedział sobie przy skarbonce. W te wielkie święta wynosili skarbonki na dziedziniec. Także ludzie w kolejce podchodzili i oddawali tam dary. I to był cały ceremoniał dla niektórych. Przechylali te sakiewki. Mógł tak przecież jakoś to wpuścić szybko. A ja sobie wyobrażam tak. Bum, 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 bum. On cieszył się tam. Dary idą jego. A stała taka biedna niewiasta. Biedna. I nie wiedziała, jak, co ona ma zrobić. Bo ona miała 2 najmniejsze pieniążki. I w końcu podeszła i wrzuciła. I gdy odchodziła, to usłyszała takie słowa. Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Jakież to jest piękne. Ona się wstydziła, że ma tak mało. Potwornie się wstydziła. A Pan Jezus zauważył to. Genialność osoby i wyjątkowa inteligencja, nazywamy to inteligencją emocjonalną, polega na tym, że umie dostrzegać małe sprawy. Małe i zwrócić na to uwagę i nadać im znaczenie.
Bo to nieraz się komuś w oku łza zaszkli. To ma duże znaczenie. Jeżeli widzę, że wykładam Słowo Boże i ktoś to przeżywa. To są wielkie sprawy. A takie maleńkie. Jedna łezka, dwie monety. I czytamy, że Pan Jezus to też powiedział głośno, wyraźnie. Wiecie dlaczego? Bo chciał tej kobiecie powiedzieć tak. Niebo się cieszy z Twoich dwóch pieniążków. I to jest ważne, co zrobiłaś. Czytamy tak. Zbawiciel przywołał uczniów do siebie i zwracając ich uwagę na ubóstwo wdowy, wyraził pochwałę dla jej czynu. Słowa te wpadły do uszu wdowy. Zaprawdę wam powiadam, że ta uboga wdowa więcej wrzuciła niż ci wszyscy. W oczach jej zakręciły się łzy radości, gdyż czuła, że ktoś zrozumiał i ocenił jej intencje. Nasz Pan Jezus. Wyjątkowa postać. Bartymeusz jak wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. To co ludzie dla niego mieli? Jakie słowa? Cicho. Drzesz się i drzesz się. Jakby chciał Pan Jezus do każdego Bartymeusza podchodzić, to co by to było? A Pan Jezus słyszał. Mówi: przyprowadźcie go do mnie. Pan Jezus widział małego chłopczyka z pięcioma chlebkami, rybkami. On widział niewiastę. Bóg widział Szunamitkę, która mówiła, może taki mały domek zbudujemy. Pamiętajcie, że Bóg widzi. Nie myślcie sobie, że tylko widział Dawida, jak świątynię budował. A ty jak masz jakiś odruch serca, Bóg widzi. Nie mogłem znaleźć, gdzie to przeczytałem. Dlatego opowiem tylko tę historię, żeby pokazać, że jak działa Boże błogosławieństwo. Bo tutaj jest w życiu Jezusa powiedziane, że te dwa pieniążki to przyniosły takie zaangażowanie wielu ludzi dla Jezusa Chrystusa, że niewyobrażalne. To nie należy rozpatrywać w kategoriach dwóch pieniążków, tylko w kategoriach tego, że człowiek nawet będąc w niedostatku, coś dał dla Boga. To nie jest ważne, że to tam kapłani dzielili. Liczą się jej intencje, tak jak tutaj brat powiedział u nas w klasie. Liczą się intencje. Ona dała, bo pragnęła coś dać dla Boga. Ja miałem w życiu kiedyś inne intencje. I dziwię się i podziwiam Boga, że On to też uczynił. Ale wcześniej wam opowiem właśnie taką historię, jak w pracowni malarza, który malował, do tej pracowni zapraszał różnych ludzi i zaprosił jakiegoś człowieka, który był jakimś bankierem, który miał taką charakterystyczną twarz, że jemu pasowało do takiego ubogiego jakiegoś tam człowieka. Ubrał go w liche ubranie i on siedział i pozował temu malarzowi. I w czasie tego pozowania wszedł zamożny człowiek, który spojrzał na tę biedotę, co siedzi na tym krześle. Myślał, że to naprawdę strasznie biedny człowiek i dał mu jakieś, jak ja dobrze pamiętam, 5 złotych reńskich. A ten popatrzał na niego i wziął te 5 złotych. I pomyślał sobie, że ten człowiek, który go obdarował tymi 5, zasługuje naprawdę na uznanie i na prezent od niego. I zaczął tymi 5 złotymi obracać. Po kilkudziesięciu latach oddał mu przy jakiejś okazji 50 000 złotych reńskich. Powiedział: tu zainwestowałem, tu. On jako bankier wiedział, co ma z tym zrobić. I w końcu tak narosła taka kwota, że on powiedział tak: dałeś biedakowi. Ja nie byłem, mówi, biedny, ale
Twoje intencje się liczą. Teraz z moim podziękowaniem masz tyle. Bóg jest niesamowity. Bóg potrafi te Twoje czyny, nieraz słowa jakieś, nieraz dzieci dadzą jakieś świadectwo grzeczności i taktu w szkole, może wykorzystać. Możecie głosić Ewangelię temu czy innemu człowiekowi. Możecie pomóc tak nietypowo. Niektórzy znają tutaj brata Beretę. Nie zapomnę tego człowieka. To był jedna z osób, która była takim wzorem dla mnie jako dorastającego chłopaka. I wyobraźcie sobie, że raz brat Bereta przyjechał, żeby usługiwać w naszym zborze. Wyszedł na przystanku i na przystanku leżał człowiek pijany kompletnie. Leżał, tak w brudzie leżał. Tak notabene nazywał się Łach. I wyobraźcie sobie, że brat Bereta go minął, zrobił parę kroków, odwrócił się, podszedł, dźwignął Łacha, położył na ławkę, oczepał go, poprawił, obtarł i odszedł. To było największe kazanie brata Berety w osiedlu w Jaworznie. Opowiadali, że ten od adwentystów, ten kaznodzieja, który dojeżdża, tak Łacha potraktował. A któż się Łachem zajmował? Łach to był Łach. Pijak, nic nie wart. Ale nie dla brata Berety, który zobaczył w nim człowieka. Niech wam Bóg włoży to na serce, żebyście nawet w ludziach najbardziej zaniedbanych, zagubionych zobaczyli człowieka. Powiem wam też, jak ja doświadczyłem tego, że Pan Bóg umie odwdzięczyć się. Bo dajesz coś, jak dajesz do koszyka, to nie myśl, że tam dajesz komuś. Miej to przekonanie, że złożyłeś ten dar komu? Bogu. Przyniosłeś do domu Bożego i dałeś dla Boga. Więc kiedyś za studenckich czasów z żoną otworzyliśmy portfonetkę w sobotę i było tam, jak pamiętam, mniej niż 2 złote. Złoty 40 albo złoty 60. Złoty 60. Jako miało złoty 60? No złoty 60 to już mogłeś pół talerza, to talerz zupy mogłeś kupić. Albo ryż z jabłkami. W Zdroju w Warszawie sprzedawali w wegetariańskiej. Trochę by może mała porcja była, ale byłoby. Dla studenta złoty 60 w owych czasach to było dużo. No i żona mówi, ja jestem w ciąży, to ja wezmę te złoty 60. A ja patrzę na nią taki zrozpaczony, mówię, a co ja na dary dam w zborze? W Skierniewicach? Jako student miałem jechać tam z kazaniem. Mówię, i tam u Kołakowskiego, który tam z Wilna pochodził, pięknie mówił, był talerzyk, biała serwetka i tam kładli dary. I ja mówię do żony, ja się wstydzę nie dać darów. Ja się wstydziłem nie dać darów. Ona mówi, no ale co ja zjem? Ja mówię, słuchaj, mamy bilety miesięczne, to dojedziesz na Foksal. Zrozum mnie. Daj mi te złote 40. A Bóg się tobą zaopiekuje, zobaczysz. Ona tak popatrzała. Nie było między nami żadnego sporu, nie spieraliśmy się. Ja wziąłem złoty 40. Autobusem miałem miesięczny na Dworzec Zachodni. Na Dworcu Zachodnim do konduktora podszedłem. Wtedy jeszcze takie możliwości były. I mówię, panie konduktorze, jestem biednym studentem. Chcę dojechać do Skierniewic. Mogę? A siadaj pan. Tylko tam mi pokazał, gdzie. W Skierniewicach wysiadłem.
Uczestniczyłem w nabożeństwie, powiedziałem kazanie, dałem złoty 40 na tacę. To były wszystkie pieniądze, jakie mieliśmy. Przyjeżdżam do domu i pytam się, a widzę, że ona tak uśmiechnięta. Więc pytam się, zjadłaś coś? A ona mówi, wyobraź sobie, że myślałam, co to będzie z moim obiadem. I mówi, jak wychodziłam z kaplicy, kto Warszawę zna, to tam się przed drzwiami się te rzędy schodzą. Podeszła do mnie taka niewysoka siostra, siwiuteńka. Mówi, znasz siostrę Czarkowską? Ja mówię, znam siostrę Czarkowską, bo mi kiedyś dwa jabłka dała na kolportażu. I ona podeszła i powiedziała, dziecko, taką czuję potrzebę, żeby komuś pomóc. Masz tu 100 złotych. Kupiłam, mówi, obiad za parę złotych. Mówi, popatrz, jeszcze mamy 96 czy 95 złotych. Jeżeli ktoś mi powie, że Bóg nie widzi małych czynów naszych, które szczerze, w dobrej intencji czynimy dla Pana Boga, to niech mówi, ale nie mnie. Bo ja wiem, że Pan Bóg interesuje się każdym człowiekiem w potrzebie. Każdym. Nieraz jest coś takiego dziwnego, że się o coś modlisz i to się nie spełnia, ale zaczynają się inne sprawy błyskawicznie spełniać. Ja coś w minionym roku coś takiego przeżyłem. On jest zawsze obecny. I nauczyłem się mówić, niech się dzieje wola Twoja. To wcale się tak łatwo nie mówi w niektórych sytuacjach. Ale jestem przekonany, że Pan Bóg pomaga. Więc, kochani, nie silcie się w swoim indywidualnym wymiarze, bo jeżeli coś jest organizowane, to bierzcie w tym udział. Ale kiedyś Pan Bóg się zapyta z nas, ale jestem pewien, że posługuje się takimi kaznodziejami jak ja, inny i pytamy się, a co ty tak osobiście, kochany, zrobiłeś? Osobiście, tak z dobroci serca. Coś zrobiłeś dla innych, nawet dla zwierzątek, dla ptaszków. Chrześcijanin to ma takie szerokie serce, że się tam i trawa, i ptaki zmieszczą, i sąsiedzi. Moja mama, żeby wyprawić dzieci do szkoły, wstawała o 5 rano. O 5, nieraz o 4:30, nieraz o 4. Ponieważ urodziłem się na przedmieściach i moi rodzice mieli takie małe gospodarstwo, to biegła na pole, żeby ziemniaki okopywać. Może niektórzy z was wiedzą, o co chodzi. Pracowała gdzieś do 7, później przybiegała, żeby nas wyprawić do szkoły. I gdy tak kopię te ziemniaki, to nadchodzi nasza sąsiadka, idzie w jej stronę. I mama mówi, pani Bryłowa, to pani też ma gdzieś tutaj pole? A ta pani Bryłowa, która była katoliczką, mówi, pani Plesowa, nie mogę patrzeć, jak pani sama tak wcześniej rano biegnie na to pole. Przyszłam pani pomóc. Czy wyobrażacie sobie, że interesujesz się tym, że ktoś tam o 5 sam na polu pracuje i wychodzisz z pieleszy i bierzesz kopaczkę i idziesz, żeby razem z nim od 5 do 7 pracować? To jest bohaterstwo. To jest chrześcijaństwo. Żeby coś z siebie dać. I ludzie to docenią. Jeżeli my będziemy tacy. Jeżeli przyrównani jesteśmy do światła, do soli, to właśnie to jest ten zamysł, żebyś modlił się do Pana Boga. Panie Boże, co ja mogę zrobić?
Ja przekonałem się, jak się modlę do Boga i mówię, pomóż mi Panie, bo ja jestem leniwy. Ja jak usiądę sobie w kolejce czy w pociągu, to najczęściej co? Albo coś czytam sobie, albo sobie drzemię. To jest fajnie sobie tak drzemać. Ale raz się modliłem i siadam w kolejce, a tu siedzi obok mnie pani jedna, ma na ksero odbite kartki od pana, nie powiem nazwiska imienia, ale imienia od pana Zbigniewa, którego ręce leczą. I tam było opisane wszystko, jak cudownie działa woda święcona. Że wystarczy pokropić, pleść likwiduje doskonale woda święcona. Jest też niezwykle skuteczna w przypadku raka. Wiadomo tylko, gdzie trzeba to pokropić. A ja czytałem sobie drogę do Chrystusa. I sobie myślę, Boże, jak ja mam jej powiedzieć? Mówię, Pani droga, widzę, że Pani taka pobożna kobiecina. Tyle Pani czyta. Ja bym Pani przekazał jeszcze swoją książkę, która jest taka fajna. A ona mówi, a ja Panu dam swoje. I także mam całe takie ksero, jakby ktoś potrzebował w nagłych przypadkach. Służę taką kartką, skseruję, przekażę. Bóg potrafi różne sytuacje wykorzystać. Głosić Ewangelię należy z pomocą Bożą. Bóg potrafi naturalne sytuacje tworzyć. Jechałem raz do Siedlec i to będzie ostatnia historia, ale to podkreślam, czy mi się to często zdarzyło. No smutno muszę powiedzieć, może nie tak często, ale nieraz były takie zdarzenia. Módlcie się i ja się też będę modlił i ja się modlę. Panie, użyj mnie, jestem gotów, ale nie wiem jak się nieraz, jak zacząć w ogóle rozmowy, to wcale nie jest łatwo. To ja znam tylko jednego pastora w diecezji zachodniej, który potrafi zacząć o czymkolwiek i skończy na Panu Jezusie. Ja tak nie umiem, no. I znowu czytałem sobie książkę Niesamowita moc modlitwy. A mój sąsiad parę razy zobaczył, że tam coś jest o Bogu. Zaczął mówić, co jego ksiądz na parafii wyprawia. I mówi, Panie, ja byłem radnym, zatroszczyłem się, żeby pola, które komuna zabrała naszej parafii, wszystko oddali. A on wyciął ten las, sprzedał drzewo i sobie samochód kupił. I rozbił go, mówi, bo Panie jeździł tam, no muszę to opowiedzieć, jeździł na panienki. A ja mówię, to chwała Bogu, że na panienki. Mógłby inaczej jeździć. On mówi, cóż pan opowiadasz? Ja mówię, proszę pana, przykro mi w ogóle słuchać, że pan na tych księdza tak nalatuje swojego, bo ja też jestem duchownym. On tak patrzy na mnie, mówi, tak, jestem duchownym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, protestanckim duchownym. I w ogóle to zacząłem mówić o celibacie i mówię, że w Piśmie Świętym jest napisane, że biskup powinien mieć żonę. A jedna pani, bo cały przedział słuchał, mówi, proszę pana, ja jestem polonistką, ja nie słyszałem nigdy, że biskup ma mieć żonę. A czytam Pismo Święte. No to ja jej otworzyłem, proszę. Ona sprawdziła, a ja mam właśnie Biblię Tysiąclecia, sprawdziła imprimatum i czyta z listu Tytusa. I mówi, ludzie, pierwszy raz słyszę. Pierwszy raz słyszę. No i zaczęliśmy tyle opowiadać. Tak ci ludzie słuchali. I już Siedlce dojeżdżają, więc ja się poklepałem po kieszeni i mówię, nie mam świętych obrazków, bo bym wam dał. Ale co mam, to wam dam. Mówię, mam tu parę książek i jednej osobie, drugiej, trzeciej. Tak zacząłem z tej strony i brakło mi do tego mojego bezpośredniego rozmówcę. On mówi, a ja? Ja mówię, już brakło. Ale sobie myślę, przecież mam jeszcze tą swoją. Złożyłem mu i mówię, a ta jest dla pana, ta moja. O, jak on się cieszył. Wysiadłem w Siedlcach.
I uważam, że to było dzieło Pana Boga. Pan Bóg... Przekonajcie się, sami się przekonajcie. Módlcie się, żeby Pan Bóg wam pomógł. I zobaczycie, jakie sytuacje będą. To jest niemożliwe. Pomyślałem sobie, muszę pani Ewie, sąsiadce, opowiedzieć o Bogu. Muszę. Bo za bardzo ich lubię, żeby im nie opowiedzieć. Czuję taką potrzebę, że muszę opowiedzieć. I nie wiem, jak to się stało, spotkaliśmy się przy płocie. Ja się oparłem o płot, ona z drugiej strony tutaj się opiera i nawet nie wiem, jak zacząłem jej opowiadać, jak mój tato się nawrócił. Jak mając 72 lata, zaczął się naprawdę Bogiem interesować. Mój tato był człowiekiem takim twardym, że jak ja bym z nim zaczął, to on by mnie odgonił od siebie. Powiedział, idź, 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 idź. Ale pewnego dnia przyszedł i powiedział, ja się chcę ochrzcić. Właśnie tam wtedy wypowiedział te słowa. Mnie się tak tutaj to seminarium, bo mieszkaliśmy w seminarium, mówi, tak mi się podoba, mówi, to jest tak jak w wesołym miasteczku. Mówi, to jest tak fajnie, ja się chcę ochrzcić. I opowiadałem, jak tata się ochrzcił, jak jednego dnia przestał pić, palić. Jak młody człowiek pije, to nieraz to śmiesznie wygląda, ale jak starszy pije, to jest żałość niesamowita. Nie będę przez szacunek dla taty opowiadał, jak to było. I tak rozmawiam z tą panią Ewą, a ona tak słucha, widzę, i mówi, a ja panu opowiem taką historię, że moja koleżanka miała badania prenatalne i powiedzieli jej, to historia musiała wcześniejszą opowiadać, powiedzieli jej, że dziecko będzie niewidome i żeby tą ciążę zlikwidowała. A koleżanka powiedziała, a co? A niewidomy to nie człowiek? Urodzę niewidomego, wychowam niewidomego. Mówi, wszyscy modliliśmy się, a to rozmawiamy o pracownikach naukowych w jednym instytucie. Modlili się o koleżankę. Mówią, urodziło się dziecko, które miało oczka i ma oczka i doskonale widzi. Ja mówię, panie Ewo, to cud od Boga. Ona mówi, tak, to jest cud od Boga. Takie małe rozmowy, takie małe zdarzenia. Kto ma możliwości, niech robi duże kwestie. Ale Pan Bóg się spyta, a kochany, no ja czekałem i chciałem z tobą coś fajnego zrobić. Coś takiego małego. A nie byłeś gotowy? Nie patrzmy, patrzmy z radością i z szacunkiem, ale popatrz na to, co jest wielkiego. Ale te budynki, jeszcze raz podkreślam, składają się z małych elementów. To są nasze małe, codzienne czyny. I prośmy Pana Boga, i mówmy tak jak Izajasz. Kogo poślę? Poślij mnie, Panie. Życzę wam z całego serca, żeby za jakiś czas, jak tutaj przyjadę, to żebyście powiedzieli, bracie, mam takie doświadczenia i muszę bratu opowiedzieć. Wiedzcie, że ja je kolekcjonuję. Ja wszystkie takie doświadczenia od ludzi kolekcjonuję. Moją radością jest to, że Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba i apostołów żyje i działa kiedy? Dzisiaj. Zawsze. I dzisiaj tak samo. I życzę wam, żeby on był z wami dzisiaj i na zawsze. Amen. Panie Boże Ojcze nasz, dziękujemy ci za to, że ty od dawien dawna trwasz, że ty jesteś dzisiaj i przez Ducha Świętego jesteś wśród nas, że ty możesz tworzyć w nas pragnienie, aby coś chociaż małego dla ciebie uczynić. Panie, dziękujemy ci, że takie cuda czynisz w naszym życiu. Dziękujemy ci, że Panie, karmisz nas tym chlebem swojej łaski, swojej miłości, swojej opiekuńczości, swojego dobra. Dziękujemy ci. Panie, ty wiesz, o czym ja myślę.
Ja Ci z całego serca dziękuję za miniony rok. Niech Ci będzie chwała, Panie. Chwała, ukochany Ojcze. Ty jesteś cudny, wspaniały. Twoja dalekowzroczność, Twoja mądrość nas ciągle zachwyca. Ty, Panie, nas ciągle zaskakujesz tym, że o nas takie małe, drobne istoty. O nas myślisz i o nas dbasz. Dziękujemy Ci bardzo. Polecam, Panie, ten zbór w Twoje święte dłonie. Bardzo proszę, aby powstało tutaj u każdego takie pragnienie, żeby oprócz zbiorowych takich czynności jeszcze coś swojego małego dla Ciebie mógł uczynić. Panie, pobłogosław to. Pobłogosław jak tych 5 złotych reńskich. Jak te 2 monetki, co biedna kobieta wrzuciła. Jak te chlebki i te rybki, które były w koszyku młodego człowieka. Jak tą kobietę, która mały gmaszek wystawiła. Ty jesteś Bogiem ceniącym i dostrzegającym małe inicjatywy i małe przedsięwzięcia i małe czyny. Niech Ci będzie chwała i cześć. Chcemy Ci powiedzieć, że Cię kochamy. Jesteś cudny. Niech Ci będzie cześć i chwała po wieki wieczne. Amen. Thank you.